friend. Właśnie tutaj, na tym boisku pod Warszawą, Maja Krzyżewska, tegoroczna reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji Junior, który odbędzie się już w listopadzie w Nicei, nagrywa wideoklip do swojej eurowizyjnej piosenki I Just Need a Friend. Co się tu dzieje? Zobaczmy i posłuchajmy. I Just Need a Friend. O czym śpiewasz? To jest, w sumie piosenkę można odbierać na różne sposoby, można ją dopasować do swojej historii, ale ja to odbieram tak, że to jest apel dzieci do rodziców, żeby rodzice spędzali więcej czasu z dziećmi. Podobno w wideoklipie występuje także twoja prywatna przyjaciółka. Tak, i nawet dwie. Wow, świetnie. Zgodziłeś się od razu? No oczywiście. Kibicują ci, trzymają za ciebie kciuki? No myślę, że tak. Od kiedy się znacie z Mają? Od trzeciego roku życia. I rzeczywiście tak od najmłodszych lat się przyjaźnicie? No. Jaka jest Maja? Na pewno miła, też zabawna i szalona. Dobra przyjaciółka? Bardzo. Możesz na niej polegać? Tak, zawsze. Na planie jest także mama z tobą? Tak, 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 jest mama. I mama podobno też gra? No, gra, oczywiście. Świetnie, no to w takim razie czujesz się jak ryba w wodzie, mam wrażenie, tutaj dzisiaj na planie. No jasne. Jak Maja, podekscytowana? Bardzo, bardzo, bardzo się cieszy, bardzo wszystko przeżywa i jest zadowolona z tego, co się dzieje. Czy jest gotowa na to, by pojechać do Nicei i reprezentować Polskę? Z dnia na dzień na pewno coraz bardziej gotowa. Cała otoczka tego wszystkiego, co teraz się dzieje, świetnie do tego przygotowuje, także w Nicei na pewno będzie gotowa na 300%. Oglądałaś Maję w preselekcjach do Eurowizji? Oczywiście, że oglądałam. Bardzo mi się podobało i bardzo trzymałam za nią kciuki i mega się ucieszyłam, jak wygrała. Jak myślisz, ma szansę w Nicei świetnie się zaprezentować? Oczywiście. Bardzo ładnie śpiewa, sama o tym wiem, więc na pewno ma jakieś szanse. Jaka będziesz chciała się pokazać w Nicei? Taka prawdziwa. Prawdziwa i pełna energii. Po prostu chcę się tym bawić. I o to chodzi, prawda? W konkursie piosenki Eurowizji Junior. Oczywiście. To jest najważniejsze. To było twoje marzenie, żeby wystąpić na Eurowizji Junior? Chyba każdego śpiewaka to jest marzenie i tak, oczywiście. A oglądałaś Roxanę Węgiel, Vicky Gabor, Sarę James, które reprezentowały Polskę na Eurowizji Junior? No proste, że oglądałam, oczywiście, że oglądałam. Wtedy pomyślałaś i mówiłaś do mamy, chciałabym też tam być? Mówiłam i spełniło się. Spełniło się, bo marzenia się spełniają, wiesz? Teraz wiem. No to za marzenia.